Witam Was bardzo serdecznie, drodzy Państwo. Ja jestem Karabawic, a to jest kolejny odcinek z symulatora Eurotruck Simulator 2. Aktualnie w symulatorze jest poniedziałek, godzina 4.06. Ja już tu mam uruchomioną ciężarówkę. I tak podczas końca pauzy pomyślałem o tym, że może nagram fragment z dzisiejszej trasy do Burgas. Burgas, tak? Zgadza się, nie ten klawisz cię ma dusić. Zaraz Państwu pokażę dzisiejszą trasę. Jest to miasto we Francji. Tak oto dzisiaj będzie wyglądać nasza trasa. Ja już tu gdzieś jadę do Sztokholmu, ja cię nie mylę. Ja już tu nie wykręciłem sobie pauzę na stacji. Zostało nam ile kilometrów, to Państwu powiem po drodze. A my będziemy ruszać już do przodu, bez zbędnego przedłużania. Jedziemy. Dobrze, tu mamy wolną trasę. No, zostało nam 1560 km. Rozpoczynamy naszą podróż. Na razie pusta droga, nikt nie jedzie. Jeszcze w miarę późna godzina. O 4 rano to jeszcze mało samochodów jeździ. Odstawimy sobie tak na tempomacik. Dobra, 88. No tu jakiś wypadek. Czasami się wydarzyło. Pojechaliśmy przy pasie awaryjnym. Jakby coś się jeszcze zastanawiał nad moją konfiguracją sprzętową, jest to kierownica Logitech G27 i free track, jeśli chodzi o sterowanie kamerą. Naprawdę nie narzekam, free tracka już mam od paru dobrych lat, nie chyba z 5. No bo i jeszcze lepiej, naprawdę sprawuje się dobrze, nie wiem, tylko z 2 razy musiałem w nim żarówki wymienić. No bo już wszystko, jak to mówią, kiedyś traci. No, 7 km na godzinę prędzej przekroczy. Gdzie to coś takiego karają? A tu będzie lekki podjazd pod górę. Trzeba go lekko popiłować na wysokiej piątce. Już gaz w podłogę już. No, nie daje sobie rady czasem. Ale widzimy 22 tony. 22 tony gumy naturalnej. No. Gumy naturalną widzimy. Mam nadzieję, że dźwięk samego separatora nie jest za głośny. W porównaniu do mojego głosu nie powinien być. Wyżej od następnego odcinka to się pobram. O, jedzie pociąg. Miałem jeszcze pobrać modyfikacji na dłuższy pociąg.
34 albo 39 już. Nie pamiętam dokładnie, no ale... Czym to się nie robi, żeby sobie realnie... rozgrywkę... prowadzić. O, ostre zakręty się szykują. Przetestujemy zawieszenie ciężarówki. No i zawieszenie nie ciężarówki, tylko kabiny samej ciężarówki. Jak widzicie, naczepę się tak nie buja. Sama kabina się buja. Spróbuję to zaprezentować z kamery zewnętrznej. Widzicie? Sama kabina się buja. Jest to takie sprytne zawieszenie. No lekkie przecinki. Zbliżamy się do jakiegoś widocznie miasta. No cóż, mam to naprawdę wysoką grafikę. Jeszcze jakąś tam... Jedź prosto. Pogodę, brutal weather, czy jakąś taką modyfikację. Coś w tym stylu. I naprawdę... robi to robotę, jeśli chodzi o podzespoł komputer. 50 klatek na sekundę. Dobra. Nie jest i tak źle. Mogło być gorzej, jak to mówią. Teraz będziemy się szykować do wyprzedzenia tych ciężarówek z przodu. To teraz przed nami. A na 88 km na godzinę nic nam zrobić powinno. Ktoś się zastanawiał, od czego jest ta ikonka. A dane oznacza ona, że mamy podniesioną drugą oś ciężarówce. Wydaje mi się, że nie potrzebowałem jej opuszczać. Już samej naczepie. Mamy trzy osie. Z przodu mamy dwie, więc mamy już ich łącznie 5. Myślę, że na 22 tony w zupełności to wystarczy. Pozostało 9 godzinek. Więc na spokojnie sobie pojedziemy. Trzymaj się lewej strony, a następnie jedź dalej prosto. Ale się lewej strony miałem trzymać. Jedź prosto. O, wybój w drodze. Mamy fotel. Fotel amortyzowany pneumatycznie. Też sobie pogodę. Chyba, że lepiej pojedziemy po tym środkowym pasie, bo z tego prawego, z tego co widziałem, też będzie jeździć. Trzymaj się lewej strony, a następnie jedź dalej prosto. Tak, nawet nasza nawigacja odpowiednio. Jedź prosto. Chyba jadę prosto. Co to się wydarzyło? I tam widzę też nie będzie można zjechać, więc... Czyli cały odcinek tej to drogi jest wyłączony i co ja mam teraz robić? On jest wyłączony, serio? Aż mi się wierzyć nie chce. Dobra, zaraz to dowrócimy, tam jakaś policja stoi. Dobra, trzeba gdzieś dojechać.
leci, gdzieś trzeba dojechać i zawrócić. Wydaje mi się, że dobra policja to mnie blokowała całego pasa. Na zjazdu tylko tam stała, tak dostała. Zaraz się przekonamy. Znowu już nie ten klawisz. Ej, czasami chcę na... No tak, numer 21. Jakbyście mieli pojechać, nie tędy. Widzicie, drodzy Państwo, jak on drastycznie rośnie. Jeszcze z podróży. To by była masakra. W drogę. Na rundzie zjedź trzecim zjazdem. Zjedź z ronda. Trzymaj się prawej strony, a następnie zjedź w prawo. Co tu się dzieje? Zjedź w prawo. I tu się coś wydarzyło, na prawym pasie. Ale tu odbić w prawo chyba raczej możemy. Czyż nie? No i mi się wydaje, nie było tu blokady w pasie, tylko... Zadam do kany, a tu co się dzieje? Nie, chyba tu jednak nie przejechałem, drodzy Państwo. Co ja mam teraz robić? Chciałbym mieć tu otwierane okno. Dajmy, że ja właśnie otworzyłem do tego żadnego klawisza przepisanego. Panowie, przejadę tu? Damy radę jakoś? Tak, dam radę? Dobra, jadę. Panowie powiedzieli, że jak już tu wjechałem, że wyjechał dalej. Że jakoś powinienem się zmieścić. A dobrze. No cóż, jedziemy pomalutku. Z ostrożnością i zobaczymy, co to się stanie. Co tu się wydarzyło? Po lewej stronie widzę, że ruch się odbywa. U tej też nic na razie nadzwyczajnego. No cóż, rozglądamy się dalej. Nie jest to, ewentualnie by się mogli stacja pojechać. My tu coś się działo.
Ojej. Czyli chyba jednak nie przejadę ten. A dobrze, chciałem tutaj ładnie zasymulować, że się uda, ale niestety się nie uda. Dobrze, drodzy Państwo, w takim razie musimy wczytać sobie naszą symulację. Trochę szybciej. Bodajże to będzie ten zapis. A tego to się nie spodziewałem. Drodzy Państwo, tego się nie spodziewałem. No dobrze, ale chociaż delikatnie sobie porozmawialiśmy, nie? Czyli zasymulowaliśmy jakąś rozgrywkę. Dobrze, ten odcinek jest wyłączony z ruchu. Tak, zgadza się. Jedź bezpiecznie. Dobrze, więc ruszamy. Znowu to. No wiadomo, że normalnie nigdy tak nie brało, bo tam od razu policjanci mu powiedzieli, że jest drogę nie przejazd. No ja akurat chciałem zasymulować, że jak już się tam włączyłem i wjechałem, to że policjanci trzymaj się przejęli, że dam radę. Tędy dotrzejdzie do celu. No niestety się tak miło skończyło. Jednak by powiedzieli coś innego. No ale cóż. Zjedź w prawo. Ogólnie dźwięki też są do modyfikacji. Żeby nie było. No, dużo rzeczy zmodyfikowałem. Skręć w prawo. Nie mam w prawo skręcić. Już to nie będzie skręcać, już to jest prosty prawo. Oprócz tych wyboi, które są na nim, oczywiście. To jest prosty. Korzystam, to jest jeszcze z inwentarza boczna, bardzo fajna aplikacja, która pozwala na przypisywanie klawiszy, bo inna klawisza na telefonie na przykład. Z telefonu możemy sobie kontrolować, co się dzieje w symulatorze. Też bardzo ciekawa rzecz. Można sobie na przykład dodać klawisz od uruchamiania silnika i dzięki niemu uruchomić silnik, a nie przez przypisany klawisz na klawiaturze. Też jest to ciekawe.
to w prawo. Trzymaj się prawej strony, a następnie zjedź w prawo. Tak, zgadza się. Trzeba tylko przehamować troszkę. Zjedź w prawo. Prosto też to można, ale... Skręć w lewo. Jednak. A, jeszcze jednej modyfikacji nie mam, która miała osobę przerzutną wydarzenie, jeżeli nie. One tylko szpecą krajobraz jeden każdy sam pojedzie. No by to nie miało zbytniego sensu. Przygotuj się do skrętu w prawo. Skrętu w prawo, dobrze. Skręć w prawo. Skręcimy w prawo. Skoro tak są. Cóż, to się zrobiłem? Dobrze, tu pojedziemy tędy, bo tam już samochody stoją. Trochę po krawężniczku przejechałem. Ja też nie tędy powinniśmy jechać. Tędy powinniśmy jechać, oj, tędy nie. Dobra, ja już się tu zamotałem. Dobrze, więc wyjeżdżamy na prawo. I w następnym odcinku zaczniemy podróż od drugiej strony. Ja teraz wykonuję przeprawę promową. Nie widzimy się już w kolejnym odcinku, więc komentujcie, subskrybujcie. Ja się z wami żegnam. Do zobaczenia. Na razie, cześć. Pa, pa.